Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport. Robert Biedroń spotkał się z mieszkańcami Kutna, aby poznać ich marzenia dotyczące tego, jak ma wyglądać nasz kraj. Robert Biedroń w ramach przygotowań do utworzenia partii politycznej odwiedza małe i średnie miasta Polski. W ostatnią sobotę dotarł do Kutna, gdzie spotkał się z mieszkańcami, aby poznać wizję Polski, w której chcieliby żyć. Mógłbym oczywiście napisać ten program sam. Nie jestem jakiś super inteligentny, ale wierzę, że bym sobie poradził. W zaciszu mojego gabinetu napisałbym, stanąłbym na konferencji prasowej i nie rozczarował tych wszystkich dziennikarzy, którzy byli rozczarowani, że nie pokazałem programu, że nie pokazałem ludzi, którzy za mną stoją, że nie pokazałem nazwy mojego ugrupowania. Nie zrobiłem tego celowo, bo wiem, że lepszy program napiszecie wy i dzisiaj się o tym przekonacie. No dobrze, Boże, wy jesteście mądrzy tutaj. Ja jeszcze nie byłem w mieście, które miało takie, używało słów decentralizacja, deglomeracja, smart city i państwo. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Dzisiejsze spotkanie w Kutnie to jedno z wielu takich spotkań. Na czym ono polegało i jakie są jego cele? A kiedy 3 miesiące temu prawie w Warszawie ogłosiłem, że pakuję plecak i ruszam w Polskę, zapowiedziałem, że odwiedzę 40 miejscowości, większych i mniejszych, podobnych do Kutna i trochę większych, żeby porozmawiać o Polsce naszych marzeń, o tym, jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie naszego kraju w przyszłości. I dlatego przyjechałem do Kutna, żeby zebrać te marzenia, te postulaty programowe i 3 lutego w Warszawie na hali Torwaru te postulaty będą ogłaszane. W Kutnie udało nam się zebrać 8 takich postulatów, bardzo różnych, od praw zwierząt przez politykę dotyczącą edukacji, aż po kwestie równouprawnienia i tak jest w większości miejscowości. Co ciekawe, w Kutnie pojawiły się pojęcia, które na co dzień nie funkcjonują w naszym kraju, bo to, że tutaj na tej sali ktoś zapostulował decentralizację, deglomerowanie, smart city, na pewno pokazuje, że poziom dyskusji w Kutnie był bardzo wysoki. Jest pan zadowolony z tego spotkania? O jakiej Polsce marzą kutnianie w takim razie? Jestem bardzo zadowolony, bo ten poziom merytoryczny tej dyskusji był bardzo wysoki. Też ilość osób, które przyszły na to spotkanie, było ogromne. Nie co dzień pewnie takie spotkania zdarzają się w naszych miastach. I o jakiej Polsce marzą kutnianie i kutnianki? Przede wszystkim o Polsce chyba równych szans, o tym, żeby nikt nie pozostał z tyłu, żeby nikt nie był wykluczony, żeby każdy miał szansę, żebyśmy minimalizowali zło, a maksymalizowali dobro. I to są te wartości, wokół których ta dyskusja się ogniskowała i to są problemy też, którymi na co dzień nie zajmują się politycy, bo politycy zajęci przekrzykiwaniem się w sprawie marszów, pomników, nie mają czasu już na problemy zwykłego człowieka, a te problemy, których dzisiaj usłyszeliśmy, to są problemy dnia codziennego nie tylko mieszkańców Kutna, ale całej Polski. I jakie tutaj postulaty padły, z takich głównych, które najbardziej panu zapadły w pamięć? Co pan zapamięta z Kutna? Wydaje mi się, że ciekawy postulat był dotyczący edukacji, tego jak
funkcjonuje nasza szkoła, bo to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak będziemy się uczyli, w jakich warunkach, jak będzie zorganizowana ta edukacja. I to, że marzymy o szkole, która jest inna od tej, którą dzisiaj znamy, szkole, która jest bardziej nastawiona na ucznia i podmiotowość ucznia, na pewno jest wielkim wyzwaniem dla polskiego systemu oświaty, ale nie niewykonalnym, bo wiele krajów, podawane przykłady skandynawskie, pokazują, że można szkołę tak zreformować, żeby ona służyła i uczniom, i przyszłości rozwoju naszego kraju. I to był bardzo ciekawy postulat, który zabieram do plecaka i zabieram ze sobą. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i wszystkiego dobrego dla Kutna i wszystkich mieszkańców i mieszkanek Kutna. Do zobaczenia. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. 14. Festiwal Stacja Kutno przeszedł do historii. W weekend w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert konkursowy oraz koncert galowy. Za nami 14. Stacja Kutno, czyli Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory. W sobotę w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert konkursowy. A dzień później koncert galowy, podczas którego poznaliśmy tegorocznych laureatów. Pierwsze miejsce tej nagrody pieniężnej w wysokości 5000 otrzymuje Tadeusz Sejber z Malborka. Jestem bardzo szczęśliwy i też zaskoczony, bo poziom w ogóle wszystkich moich kolegów i koleżanek był naprawdę wysoki. Każdy reprezentował bardzo wysoki poziom i te interpretacje naprawdę były poruszające. A z tego się też cieszę, bo jestem tutaj trzeci raz. Fakt, że po długiej przerwie i widać do trzech razy sztuka, że się udało wygrać. Nie spodziewałem się tego, bo raczej tak jest bliska mi ta twórczość Jeremiego Przybory, że robię to z przyjemnością i cieszę się, że mogę wykonywać te utwory na takiej scenie i przy takich wspaniałych artystach. Druga nagroda powędrowała do Aleksandry Kwiatkowskiej z Bydgoszczy, a trzecie miejsce przyznano Paulinie Serwatce z Zakroczymia. Nagrodę publiczności otrzymała Marta Stachyra z Kutna. Tak mi zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już mi. Czy to tylko ten walc? Czy mną serca lśnienie owładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten walc, piękny walc, No, wrażenia były niesamowite, niesamowite doświadczenie. To był mój pierwszy raz na festiwalu konkursu piosenki Jeremiego Przybory, Kabaretu Starszych Panów. No, jest mi niezmiernie miło, że mogłam wystąpić, prawda, dla kutnowskiej publiczności, za to wyróżnienie i jestem bardzo dumna z tego, że jestem kutnowianką. Czujesz się zaskoczona tym, czy spodziewałaś się może tutaj, żeby coś osiągnąć?
Przede wszystkim dla mnie zaskoczeniem było, że tak wspaniale odebrała mnie publiczność, bo dla mnie to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby jednak publiczność była zadowolona z mojego występu, z mojego przekazu piosenki i jestem naprawdę zaskoczona, mimo że to jednak no, moje miasto, tak, tutaj się wychowałam i jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Nagrodzono także laureatów konkursu plastycznego na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory. Zwyciężył Jacek Tofil z Warszawy. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Wodała oraz Mirela Bukała, a trzecie Paulina Skowron. Na zakończenie festiwalu odbył się koncert galowy z udziałem m.in. Łukasza Zagrobelnego, Kacpra Kuszewskiego oraz Natalii Sikory. Człowiek, człowiek. Tyle miałbym dać, że aż brak tchu. Nasz świat, nasz brat, nasz król. A za oknem szać. Akcja harcerzy pod nazwą Ocieplamy psią budę dobiegła końca. Podczas wielkiego finału organizatorzy podziękowali wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym zwierzętom. Pierwsza edycja akcji Ocieplamy psią budę, przygotowana przez harcerzy z Kutnowskiego Chówca ZHP, zakończyła się wielkim sukcesem. W niedzielę 25 listopada w Centrum Seniora odbył się jej wielki finał. Partner wie, jak ważne jest pomagać i efekty naszych działań przez tylko tak naprawdę 3 tygodnie są naprawdę wielkie ilości karmy, kocy, słomy i najrozmaitszych rzeczy, które naprawdę pomogą nam ocieplić psią budę. Bardzo Wam dziękuję. Dziś w Centrum Seniora odbywa się wielki finał pierwszej edycji akcji Ocieplamy psią budę. Na czym polegała akcja i jak się ona zakończyła? Akcja była inicjatywą Chówca ZHP Kutno, nakierowaną na wszystkie instytucje i placówki edukacyjne na terenie gminy Kutno, powiatu. A co się okazało, że nawet i dalej. Celem głównym była zbiórka potrzebnych rzeczy na ocieplanie i docieplanie psich bud. Zbieraliśmy słomę, zbieraliśmy koce, kołdry, pościel, podkłady dla 3 fundacji. Był to felkowy stryszek, 4 łapy żychlin oraz 3 kosiaki. Efekt, który osiągnęliśmy, uważam, że przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Ile udało się zebrać tych potrzebnych rzeczy? W tej chwili są to jeszcze orientacyjne ilości. Wstępnie przeliczyliśmy karmę, która przy okazji była zbierana. Jest około 2 ton, 1500 kg suchej karmy i około 500 kg karmy mokrej. Udało nam się zabezpieczyć 3 kosiaków i 4 łapy żychlin oraz felkowy stryszek w 100 belek słomy do wyściełania i ogrzania psich bud. Zebraliśmy około 500 ręczników, kocy, poszewek. Dostarczone do nas zostaną jeszcze kolejne podkłady, takie podkłady higieniczne, ponieważ felkowy stryszek jest prywatną fundacją, która zajmuje się psiakami i seniorami, takimi w bardzo podeszłym wieku, z bardzo poważnymi schorzeniami i w kiepskim niejednokrotnie stanie. Może przypomnijmy o tym, że pieski w tych fundacjach czekają na swoje domy, można je adoptować. Oczywiście, że tak. Jest to jeden z wymiarów naszej akcji. Pierwszym podstawowym wymiarem edukacyjnym jest to, że pomagamy, że budzimy w sobie empatię i otwieramy szeroko oczy na potrzeby. Potrzeby w tym przypadku czworonogów. Przy okazji każda z tych fundacji, zaopiekowując się zwierzakami,
prowadzi adopcje. Są to adopcje, do których zwierzęta są bardzo szczegółowo i precyzyjnie przygotowywane. Są to zwierzęta, które są badane, szczepione, sprawdzane przez specjalistów, behawiorystów i jedynie te, które się rzeczywiście nadają do adopcji, są do adopcji. W dniu dzisiejszym dosyć dużym zainteresowaniem cieszyły się psiaki, które do nas przyjechały z wcześniej wymienionych trzech fundacji. Mam nadzieję, że poza tym, że trwała zbiórka i zebraliśmy tyle wspaniałych rzeczy dla piesków, uda nam się rozpropagować adopcję, nie popieranie, nie wspieranie w żadnej mierze pseudohodowli i uda nam się wyczulić i uczulić na krzywdę zwierzaków i na to, że naprawdę warto pomagać. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Od 1 grudnia w Kutnie zapanuje świąteczny nastrój za sprawą iluminacji przygotowanej przez włodarzy miasta. Od 1 grudnia w Kutnie zapanuje świąteczny nastrój za sprawą iluminacji przygotowanej przez włodarzy miasta. Dobiega końca montaż iluminacji świątecznej w centrum miasta. Zawisły kurtyny świetlne na pięknych świerkach na Placu Piłsudskiego i na Rondzie Solidarności. Zamontowano także elementy dekoracyjne na latarniach w ciągu ulicy Królewskiej, Placu Wolności, Placu Marszałka Piłsudskiego, jak również ulicy Sienkiewicza. Pojawiły się też elementy wolnostojące 3D w postaci bombki fioletowej. Dołączy do niej jeszcze element renifera z saniami świętego Mikołaja i świetlna fontanna. Będziemy mogli cieszyć się tymi elementami od 1 grudnia. Koszty instalacji, konserwacji, jak również później demontażu i bieżącej naprawy tych elementów to koszt 45 tysięcy złotych brutto. Zakończył się remont ulicy Kukułczej w Kutnie. Trwają czynności odbiorowe nowo wybudowanej ulicy Kukułczej wraz z częścią ulicy Jastrzębiej na osiedlu Dybów. Inwestycja ta znacznie ułatwi funkcjonowanie hospicjum stacjonarnego wybudowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie przy ulicy Jastrzębiej. W tej chwili jest kończona ulica Kukułcza. Jest to ważne zadanie, bo to jest ulica, która prowadzi do powstającego hospicjum. To jest od ulicy Jesiennej. W ramach tego zadania w ulicach wykonano kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała ponad 1 700 000 zł. Została zrealizowana przez konsorcjum firm Lider Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydrobud Paweł Złotowski, Partner Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Trakt Bobrzak Tesław Spółka Jawna. W Szkole Podstawowej nr 1 nagrodzono laureatów konkursu plastyczno-historycznego Drogi do Niepodległości. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się rozdanie nagród w konkursie z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod nazwą Drogi do Niepodległości. Z ogromną przyjemnością uczestniczę w tym święcie, bo my wszyscy dorośli już znamy poczucie wolności i odpowiedzialności za tą wartość dodaną i bycie Polakiem nie brzmi dumnie. I gratuluję Wam, że odważyliście się wziąć udział w tym konkursie, że pokazaliście, że można bawić się wyobraźnią, że można przekazać swoje pomysły. Jestem ciekawa poznania Waszych prac i życzę wszystkiego dobrego i dalszych pomysłów, dalszych realizacji. Dziękuję bardzo. Konkurs był na wykonanie labbooka, czyli takiej interaktywnej książki tematycznej na temat Niepodległa 1918, Drogi do Niepodległości. I tutaj zadaniem uczestników było wykonanie właśnie takiej teczki, która w różny interaktywny sposób poprzez harmonijki i inne książeczki prezentowałaby tą wiedzę związaną bądź z odzyskaniem niepodległości w 1918, bądź wydarzenia z najnowszej historii Polski, które z utrzymaniem niepodległości się wiążą. Jak Pani ocenia odbiór tego konkursu? Myślę, że był zaskoczeniem, bo na labbooka i jeszcze takiego konkursu tutaj w naszej okolicy nikt nie robił. To forma bardzo modna w Europie, na świecie, w Polsce często stosowana w edukacji domowej.
taka mapa myśli, prezentacja, tylko że w formie książki. I tutaj też organizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli wspólnie ze szkołą numer 1. I myślę, że to ciekawa forma, a uczniowie jednak mają wyobraźnię i ci nauczyciele, którzy przybliżyli tę formę labbooka uczniom, to widać, że te prace są bardzo ciekawe i warte kontynuowania. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować osobom, które przejęły patrona, a więc staroście Kutnowskiemu, wójtowi gminy Kutno, prezydentowi miasta Kutno. Istotnie, dzięki nim to przedsięwzięcie ma takie podsumowanie, taki efekt, takie zakończenie, że naprawdę myślę, że wszyscy wyjdą stąd zadowoleni, bo te nagrody, które czekają tutaj właśnie na Was, to dzięki nim, dzięki im środkom finansowym, dzięki ich wsparciu. Proszę bardzo, uwaga, trzymać, bo ciężkie. Radny Robert Feliniak chce powołania pełnomocnika do spraw barier architektonicznych, który ma odpowiedzieć na potrzeby związane z trudnościami w poruszaniu się po mieście osób z niepełnosprawnością. Mimo prężnych działań miasta mających na celu ułatwienie przemieszczania się osobom z niepełnosprawnością ruchową, bariery architektoniczne w Kutnie wciąż stanowią dla nich przeszkodę. Z tego powodu powstał pomysł powołania osoby, która zadba o likwidację barier, z którymi niepełnosprawni borykają się na co dzień. Powstał pomysł powołania pełnomocnika do spraw likwidacji barier architektonicznych. Skąd wziął się ten pomysł i jaka jest przyczyna tego wszystkiego? Pomysł się narodził w związku z tym, że do mnie zwróciły się osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Kutna, że mają duże problemy, szczególnie w poruszaniu się zarówno po chodnikach, ulicach, jak i po instytucjach, gdzie te instytucje nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego, wychodząc naprzeciw tym osobom, zwróciłem się do pana prezydenta z interpelacją odnośnie powołania pełnomocnika lub ewentualnie osoby odpowiedzialnej za przystosowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych właśnie nowych instytucji, chodników, ulic. Jak tworzymy, na przykład miasto tworzy nowe instytucje, nowe budowle. Co prawda miasto dużo robi w tym kierunku, w stosunku do osób niepełnosprawnych, ale jeszcze te osoby niepełnosprawne nadal mają duże problemy. A drugi aspekt to jest nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również rodzice dzieci w wózkach, które też mają wiele problemów właśnie w poruszaniu się po naszym mieście. Dlatego ten pomysł, to nie musi być osoba w funkcji pełnomocnika. To musi być osoba, która po prostu osoby niepełnosprawne mogą się do niej zwrócić z własnymi propozycjami, z własnymi prośbami i ewentualnie taka osoba by opiniowała nowe inwestycje w mieście. Czyli osoba taka szczególnie jest wyczulona na problem osób niepełnosprawnych, ewentualnie rodziców z dziećmi, które poruszają się w wózkach po mieście i wtedy osoby niepełnosprawne mogą się do niej zwrócić ze swoimi propozycjami. Jaka jest reakcja ze strony prezydentów, ze strony organów, do których pan zwracał się z taką propozycją? Po rozmowie z prezydentem jest duża przychylność. Prezydenci chcą podejść do tematu, rozumieją ten temat, że jest bardzo potrzebny w naszym mieście. Tak jak mi przekazano do tej pory, jest to podejmowane, ale może nie w niedostatecznym stopniu, tak jak teraz, ale myślę, że w najbliższym czasie zostanie to pozytywnie rozpatrzone. To, co nawet jest zrobione z dobrych chęci, później w praktyce okazuje się nie do końca wygodne i nie do końca praktyczne dla Was. Tak, zdecydowanie tak. Nawet mam na myśli kilka przykładów, chociażby na przykład na ulicy Narutowicza są namalowane koperty dla osób z niepełnosprawnością, a tak naprawdę chcąc zaparkować na tej kopercie, to ta koperta nie spełnia absolutnie standardów, które powinny być, bo jest miejsce na auto, owszem, ale już na otworzenie drzwi i na wysadzenie tej osoby z auta po prostu nie ma na to miejsca i drugi samochód nam po prostu zostawi to miejsce. Jest to po prostu absurd. Nie może tak być. W Kutnie jest wiele miejsc, które teoretycznie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Mamy różne podjazdy, różne ułatwienia, ale jak to wygląda w praktyce? Zgadzam się, owszem, jest wiele miejsc przystosowanych, natomiast znajdą się również takie miejsca niestety, gdzie po prostu to przystosowanie na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest, a tak naprawdę jest ono niewygodne dla osób na przykład proszących się na wózku. Jest po prostu, nie wiem, coś za nisko albo za wysoko, bądź za wąsko. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Dobra pogoda sprzyja inwestycjom drogowym na terenie Kutna. W mieście trwa szereg inwestycji drogowych.
Już wkrótce mieszkańcy ulicy Matejki będą mogli korzystać z nowych chodników oraz miejsc postojowych. Wykonany zostanie również fragment ścieżki rowerowej oraz wjazdy do posesji. Prace mają zakończyć się w grudniu. Zakończono budowę zjazdów w ulicy Szymanowskiego na odcinku od ulicy Olimpijskiej do ulicy Szpitalnej. Wykonano również nowy chodnik w ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Szymanowskiego do ulicy Wieniawskiego. W ramach przebudowy ulicy Reja wykonywana jest kanalizacja deszczowa, wymiana chodników, oświetlenie uliczne oraz nowa nawierzchnia jezdni. W bazie rodzin Szlachetnej Paczki wciąż pozostaje kilka rodzin, które nie zostały jeszcze objęte świąteczną pomocą. Szlachetna Paczka. Akcja charytatywna mająca na celu wsparcie najuboższych rodzin działa prężnie w regionie kutnowskim. Patronat nad przedsięwzięciem objął Urząd Miasta Kutno oraz Starostwo Powiatowe. Baza rodzin potrzebujących pomocy została otwarta 17 listopada. Od tamtej pory darczyńcy mogą rejestrować się poprzez stronę szlachetnapaczka.pl i deklarować objęcie opieką wybranej rodziny. Osoby mające znaleźć się w bazie przeszły szczegółową weryfikację. Tylko najbardziej potrzebujący zakwalifikowali się do projektu. Zapraszamy naszych darczyńców tutaj z Kutna, żeby cały czas się zgłaszali. Prosimy o wejście na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybieramy powiat kutnowski. Wszyscy są przeszczęśliwi. Jak tylko się zgłasza darczyńca, to każdy zaraz pisze, cieszy się. Niektórzy krzyczą tu z radości, jak było kilka minut temu widać, że już ma darczyńcę dla swojej rodziny. Także to są ogromne emocje. W bazie wciąż pozostaje 5 rodzin potrzebujących wsparcia. Zachęcamy do rejestracji jako darczyńca i objęcia opieką tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Darczyńcą może zostać każdy. Osoba prywatna, rodzina, grupa znajomych czy też instytucja. W tym roku magazyn Szlachetnej Paczki znajduje się w liceum imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Finał akcji przewidziano na 8 i 9 grudnia. Wówczas wolontariusze dostarczą zgromadzone prezenty potrzebującym. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. W Kutnowskim Domu Kultury podsumowano konkurs plastyczny dla przedszkolaków. W Kutnowskim Domu Kultury podsumowano konkurs plastyczny dla przedszkolaków z kutnowskich przedszkoli. Nie zabrakło nagród i wyróżnień oraz części artystycznej w wykonaniu maluchów. Spotkaliśmy się tu przede wszystkim po to, żeby docenić pracę naszych przedszkolaków, podsumować prace plastyczne pod hasłem Polska w czterech porach roku. Naszym głównym celem, jaki braliśmy pod uwagę, jury brało pod uwagę oceniając prace plastyczne, było pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników inspirowanej pięknem regionów Polski w czterech porach roku. Prac nadesłano 64 ze wszystkich przedszkoli kutnowskich. Nagrodzonych zostało 10 nagród głównych, 10 wyróżnionych i 44 prace zostały nagrodzone za uczestnictwo w wyżej wymienionym konkursie. Serdeczne gratulacje i proszę o przyjęcie nagrody. Wolność polską mowę w szkole, to, że tylko ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, że obchodzę polskie święto. Polska aktorka Magdalena Zawadzka spotkała się z mieszkańcami Kutna i regionu. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyło się spotkanie z Magdaleną Zawadzką, aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Nagle sobie myślałam, jak to cudownie, że coś takiego do mnie samo przyszło, że nie musiałam tak strasznie po trupach często jak inni do tego celu dążyć. A jeżeli nie układa mi się w życiu, czy zawodowym, czy prywatnym, to też patrzę na to z takim dystansem, że widocznie tak musi być. Trudno pani szukać na salonach i na tych różnych celebryckich spotkaniach. Mówię, bo ja nie stronię przed niczym. Jeżeli coś mi się podoba, to ja idę. Nie stronię przed tym, ale to nie jest główne moje życiowe zajęcie i nie jest to mój główny cel, żeby wszędzie pokazać gębę.
Wydaje mi się, że dosyć niedawno byłam z jakimś spektaklem teatralnym. Wtedy to na pora roku było widno, a teraz jest tak ciemno, że właściwie to ja na słowo honoru wiem, że jestem w kółce. Bo nic nie widziałam po drodze, niczego. Ale dobrze pani zapamiętała. To jest zapamiętała to chyba... Z Jowiarskim, tak, z Jowiarskim. No nie ma chyba piękniejszego, piękniejszej nazwy dla miasta, jak miasto Róż. Że państwo, czy nie wiem, czy państwo, czy mieszkańcy, czy mądre władze, czy no nie wiem, samorząd jakiś wymyślił to, że mają państwo róże w mieście. To jest coś cudownego. Gratuluję tego pomysłu i jego realizacji. Do taboru MZK w Kutnie trafi kolejny Solaris. To nie koniec inwestycji. Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie kupuje kolejny autobus marki Solaris, który ma wyjechać w trasę w grudniu. Proszę Państwa, do 2021 roku Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie spółka z o.o. ma otrzymać 6 autobusów elektrycznych odnośnie projektu unijnego, który jest realizowany na terenie dla komunikacji miejskiej i dla wszystkich osób, które tutaj tą komunikacją podróżują. Te 6 autobusów elektrycznych najprawdopodobniej zasili nasz tabor w 2020 roku 3 i w 2021 roku następne 3 autobusy. Jak zostaną do nas dostarczone te autobusy elektryczne, według wszystkich dokumentów musimy zdać za 6 autobusów elektrycznych, 6 autobusów, tych, które wykazaliśmy, czyli tych najstarszych, tych, które bym powiedział już nie spełniają żadnych norm, które są z silnikami Euro 0, Euro 1, te autobusy już, które mają powyżej praktycznie 30 lat, które służą jeszcze w komunikacji miejskiej, tutaj jeżdżą na terenie naszego miasta i 5 okolicznych gmin. Jeżeli my oczekujemy w tej chwili na te 6 autobusów elektrycznych, a 2 autobusy już, te, które mają zostać wymienione, po prostu czekają, bo nie jest opłacalny ich remont. Jeden remont autobusu wynosi, koszt jednego remontu by wynosił ponad 100 tysięcy, drugiego również ponad 100 tysięcy. Musieliśmy zakupić autobus, który by sprawnie jeździł po ulicach naszego miasta i był dostosowany do naszych potrzeb. Także ten autobus marki Solaris, gdzie został ogłoszony przetarg, będzie jeszcze w miesiącu grudniu obsługiwał naszych pasażerów tutaj po naszych liniach komunikacji miejskiej. Żłobek miejski Wesoła Łąka przyjął pod opiekę pierwsze 50 dzieci. Żłobek miejski Wesoła Łąka rozpoczął swoją działalność. Placówka przyjęła 50 podopiecznych. Dzieci są otoczone specjalistyczną opieką wykwalifikowanej kadry. Czekamy na oficjalne otwarcie, ale już placówka funkcjonuje. Jak wrażenia po tych pierwszych dniach, w których dzieci są z Wami w żłobku? No muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Troszeczkę z racji doświadczenia spodziewałam się, że będzie ciut gorzej, że będzie więcej płaczu, aczkolwiek było naprawdę dobrze. Także jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni. Na pewno bardzo dużo tutaj wspomogła Unia, miasto, za co bardzo dziękujemy, ponieważ te kolorowe zabawki, to wszystko dzieciaków tak zauroczyło, że naprawdę jest bardzo dobrze jak na pierwsze dni u takich maluszków. Ile dzieci korzysta z opieki w Waszym żłobku i jaki personel został zatrudniony? W tym momencie mamy komplet, mamy 50 dzieci. Personel był dobrze dobrany. Wszystkie panie mają wyższe wykształcenie, panie kucharki również mają tutaj wykształcenie takie, jakie powinny mieć w kuchni, także personel został tutaj dobrany. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej tylko się dało i panie jak najlepiej, które się zaprezentowały, teraz mogą tutaj z nami współpracować. Jak sprawdzają się te pomieszczenia, ten budynek, który został wybudowany? Czy w praktyce to odpowiada potrzebom żłobka? Jak najbardziej tak, pomieszczenia zostały wydzielone, sypialnie zostały wydzielone, sale zabaw, kuchnie oddzielnie kuchnia mleczna, także naprawdę tutaj mamy bardzo duży komfort. Żłobek Wesoła Łąka cieszy się popularnością od chwili powstania. Zapytaliśmy, jak przebiega procedura rekrutacji i co należy zrobić, aby dziecko mogło stać się podopiecznym placówki. Przede wszystkim trzeba złożyć kartę. Od 15 marca będzie trwał nabór na przyszły rok, na wrzesień. Zobaczymy, ile wtedy
kiedy będziemy mieć chętnych. No i to tutaj według już regulaminu będziemy postępować, jeżeli chodzi o przyjęcia. I w jakim wieku dzieci są w Waszym żłobku? Jaka to jest rozpiętość wiekowa? Od 20 tygodnia do 3 roku życia. W niektórych przypadkach uzasadnionych do 4 roku życia. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Pieśni religijne zabrzmiały w Kutnowskiej Szkole Katolickiej. W publicznej katolickiej szkole podstawowej w Kutnie odbyła się 4. edycja festiwalu piosenki religijnej Cecyliada. Dzisiaj spotykamy się z okazją 4. Cecyliady. Jest to konkurs piosenki religijnej organizowany dla szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych miasta Kutna i okolic. W tym roku wzięło udział aż 19 szkół z miasta Kutna i okolic, co daje nam 89 uczestników. W tym roku jest większa liczba tych uczestników niż w zeszłym, co daje nam aż 47 wykonań. Jest to konkurs piosenki religijnej, w związku z czym śpiewamy na chwałę Pana Boga. Zaśpiewam Bartek Florczak. Śpij sobie tę ufność, nie lękaj się. Muzyka i taniec zawładnęły Kutnowskim Domem Kultury. Spektakl Polskiego Teatru Tańca miał miejsce na deskach Kutnowskiego Domu Kultury. Artyści wystawili spektakl pod tytułem Wesele Poprawiny. Kutnowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczyna przygotowania do 27 finału. Kutnowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął przygotowania do finału, który odbędzie się 13 stycznia. W tym roku priorytetowym celem sztabu jest powrót do koncertów finałowych odbywających się na dużej scenie. Na jakim etapie są przygotowania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kutnie? Witam serdecznie. Na tę chwilę podzieleni jesteśmy na zespoły zadaniowe. Zespołów zadaniowych jest kilka. Są to m.in. zespół do spraw wolontariatu, zespół do spraw promocji mediów, zespół do spraw sponsoringu, zespół miasteczka KDK, zespół miasto i zespół logistyki. Jakie prace są w tym momencie podejmowane? Po ostatnim spotkaniu, które odbyło się 1,5 tygodnia temu, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym i takim szeroko zakrojonym odzewem społeczności kutnowskich, różnych instytucji i stowarzyszeń. Mamy już pewien plan, jeżeli chodzi o to, co i gdzie będzie się działo. Na pewno są z nami kutnowskie klasyki, kutnoscy motocykliści, stowarzyszenie
Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury. Oczywiście jak zawsze Kutnowski Dom Kultury, w którego siedzibie będzie sztab i tu będzie się odbywało bardzo, bardzo dużo ciekawych imprez. Wolontariat jest na bardzo fajnym już etapie. Mamy już ponad 150 wolontariuszy. Czyli powoli jest już ten moment, gdzie apelowałabym do wszystkich chętnych, zainteresowanych w aspekcie kwestowania i takiego działania na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby jak najszybciej zarejestrowali się online jako wolontariusze. Jakie są cele w tym roku? Co chcielibyście jako sztab WOŚP-u w Kutnie osiągnąć i czego Wam potrzeba? Przede wszystkim hasłem tegorocznego finału jest to, że gramy dla dzieci małych, dla dzieci bez focha. Czyli zbieramy na sprzęt medyczny dla dzieci w młodszym wieku. Co my jako sztab chcielibyśmy osiągnąć? Oczywiście jeden z najlepszych finałów, jaki odbył się w Kutnie. Bardzo, bardzo zależałoby nam na zorganizowaniu czegoś, czego nie było od dosyć dawna w Kutnie, czyli sceny i koncertów zewnętrznych, w najlepszym wypadku na Placu Piłsudskiego. I czy ta wizja sceny jest daleka? Czego brakuje? Oczywiście brakuje sponsorów, brakuje pieniędzy, bo wszystkie działania konkretnych osób, konkretnych fundacji są działaniami wolontariackimi i nieodpłatnymi, natomiast są takie przedsięwzięcia i takie działania, na które potrzeba jest nam pieniędzy. A właśnie na to i przede wszystkim na to na dzień dzisiejszy są nam potrzebne pieniążki i sponsorzy. W takim razie apelujemy do sponsorów, aby zgłaszali się i podejmowali się tego charytatywnego dzieła, pomagali sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby ta scena mogła wreszcie po kilku latach wrócić i żebyśmy mogli cieszyć się w tym dniu również koncertami. Dokładnie. Bardzo byśmy my sobie tego życzyli jako sztab. I bardzo byśmy życzyli tego miastu Kutno, ponieważ koncerty na żywo, energia i atmosfera, która dzięki temu się wytwarza, jest zupełnie, zupełnie niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, więc wydaje mi się, że to byłby ten najważniejszy albo jeden z najważniejszych elementów tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kutnie. Jak możemy pomóc sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Jak kutnianie mogą pomóc sztabowi? Oczywiście każda pomoc jest mile widziana i potrzebna. Bardzo prosimy o to, żeby instytucje, fundacje, stowarzyszenia lub osoby prywatne mające coś do zaoferowania, chcące coś zrobić na rzecz finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i finału w naszym mieście, proszę zgłaszajcie się do nas, kontaktujcie się lub bezpośrednio ze mną, lub przez fanpage na Facebooku. Wydaje mi się, że dla każdego znajdzie się miejsce. Każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby finał był wspaniały i jedyny w swoim rodzaju. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą apeluję do kutnowskich instytucji, firm, szkół i osób prywatnych. W ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można na terenie rozmaitych placówek rejestrować skarbony stacjonarne. Są to puszki, do których można zbierać już od 15 grudnia. Za skarbony stacjonarne odpowiedzialne są instytucje, na terenie których one są umieszczone. Zbiórka o tyle wcześniej, przed finałem, daje możliwość zgromadzenia dodatkowych środków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więc wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszam. Proszę się również do nas zgłaszać, jeśli chcecie, macie życzenie i możecie na terenie swoich placówek, firm i instytucji takowe zbiórki zacząć przeprowadzać wcześniej. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Prezydent Kutna zakupił 300 maskotek, które pomogą kutnowskiej policji w interwencjach z udziałem dzieci.
Prezydent miasta Kutno sfinansował zakup 300 maskotek, które znalazły się w posiadaniu kutnowskiej komendy policji. Misie mają być pomocą dla dzieci, które znalazły się w centrum trudnych sytuacji z udziałem policji. Od wczoraj 300 takich pluszowych misi zawitało w kutnowskiej komendzie. Są to maskotki sfinansowane przez prezydenta miasta Kutno i będą jeździć z policjantami właśnie na interwencje oraz zdarzenia traumatyczne dla najmłodszych, czyli dla dzieci. Celem właśnie takiej akcji jest wsparcie przede wszystkim psychologiczne, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie stresu u najmłodszych, które zostały właśnie poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych lub interwencjach, które dotyczą przemocy domowej. Misie mają odwrócić uwagę od tego, co się dzieje dookoła i być pocieszaczem. No, przykre wydarzenia mogą pozostawić przede wszystkim w psychice dziecka trwały ślad. Niewątpliwie policjanci bardzo często są jako pierwsi na interwencji lub biorą udział właśnie w takich zdarzeniach, gdzie biorą udział również i małe dzieci. W związku z tym takie pluszowe misie zostaną podczas takich zdarzeń im przekazywane. Taki przyjaciel niewątpliwie ułatwi przetrwanie całej sytuacji, stanie się takim źródłem psychicznego oparcia. No, będzie czymś pozytywnym, na czym dziecko będzie mogło oczywiście skupić swoją uwagę. Miś oczywiście nie ma swojej nazwy ani imienia. Dziecko, do którego przytulanka trafi w trudnej sytuacji, samo będzie mogło taką przytulankę sobie nazwać. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. W nocy zachmurzenie duże, temperatura minus 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W niedzielę zachmurzenie duże, temperatura 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale. W poniedziałek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, temperatura 9 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 991 hektopaskali.